Gliwice. To miejsce od dawna znajdowało się na naszej liście do sprawdzenia pod kątem aktywności paranormalnej. Znajdujemy się przed opuszczonym żłobkiem, w którym pracownicy pobliskich zakładów produkcyjnych oddawali swoje dzieci pod opiekę na czas ich pracy. Ekipa Mystery Hunters, znana wszystkim i lubiana, miała tutaj dość ciekawe odczyty na rempodzie. Sami w wywiadzie opowiadali o tym. My dzisiaj przekonamy się o tym również na własnej skórze. Chcemy sprawdzić to miejsce i tak jak słyszeliście przed chwilą, nie jestem tutaj sam. Jest ze mną Sensi. Drugi odcinek. Tak, cześć wam wszystkim, witam serdecznie. I jest ze mną znany i też myślę, że lubiany, cichy operator kamery, Iwan. Cześć. Także jesteśmy w trójkę i w tym składzie wejdziemy tutaj, sprawdzimy pod kątem paranormalnym oraz pokażemy wam, jak wygląda budynek w środku. Zapraszam, chodźcie za nami. Także jesteśmy po wstępnym rozeznaniu, króciutkim tutaj z początku budynku i zaczynamy eksplorację. Zapraszamy. Podwodkowana. To jest teraz mój obecnie ulubiony miernik. Róg. Dobra, idziemy. Tam co? Jest tam coś? To jest jakiś obaj. Nie. Jest okienko, ale nie chcę przez nie przełazić. No, niezbyt. Jeżeli chcecie, możecie odpalić sobie nową jakość. Nagrywamy dla was w 2.7K. Bogactwo. I zapraszamy do wysłuchania historii. Nawiedzony żłobek w Gliwicach Łabędach. Ten obiekt od lat cieszy się nieustanną popularnością wśród fanów urbexu, czyli zwiedzania opuszczonych, często kompletnie zrujnowanych czy owianych złą sławą miejsc. Niestety, upodobali go sobie także bezdomni, którzy wielokrotnie wykorzystywali budynek jako schronienie przed deszczem czy śniegiem. Faktycznie, ten w dzień często patroluje policja oraz straż miejska. Pojawiają się też odpowiednie służby, których zadaniem jest utrzymywanie na posesji czystości. Choć śmieci znikają, bardzo szybko pojawiają się na ich miejsce kolejne odpady. Wśród nich nie tylko reklamówki i puszki, ale też obuwie czy resztki materiałów remontowych. Choć czasy świetności żłobka bezpowrotnie minęły kilkadziesiąt lat temu, współcześnie funkcjonuje on wśród miejscowych jako miejsce owiane złą sławą, a nawet nawiedzone. Przed laty, w czasach PRL, w budynku prężnie działał żłobek dla dzieci pracowników Bumaru Łabędy. Podopieczni mieli do dyspozycji nie tylko piętrowe przedszkole, ale i łaźnie oraz okazały ogród z ogromną fontanną na jego tyłach. W łabędzkim żłobku nigdy nie wykryto przypadków znęcania się pracowników nad podopiecznymi, a sami byli wychowankowie z wielkim wzruszeniem wspominają czas, który w nim spędzili, będąc dziećmi oraz personel. Mimo to nie jeden urban explorator słyszał w płacz czy głos dziecka. Po latach świetności została tylko zieleń, coraz zakłanniej pochłaniająca ruiny. Niektórzy miejscowi mówią, że po zmroku lepiej się w nie nie zapuszczać, bo można spotkać duchy. To jest tu przejście. Jest tu przejście. Właśnie nie, także jak znajdziemy, mielibyśmy wejść tam, trzeba tam przejść. I wam pokażę dalej.
Wdech. A tu co? Wyjście. No, ktoś się postarał z graffiti. Jeśli to jest łazienka, to ciekawie ktoś wyjście zaprojektował. Oczywiście na dół. Jest tam zejście na dół. Możliwe, że jakimiś schodami tu wejdziemy. Poczekajmy to. Wejdziemy wszyscy. Ogólnie. Miejscowi mieszkańcy żalą się chyba właśnie na jakieś dźwięki z tego otoczenia tutaj, z tego budynku. Także ciekawy jestem, jak się to wszystko dalej potoczy. Przed nagrywaniem odcinka spotkaliśmy tu troszkę osób i właśnie mówią, że często tu coś widać i słychać. Także lecimy badać dalej. Zobaczymy, czy tam jakieś hałasy się schodzą. Jeżeli ktoś chciałby się z nami kontaktować, może to zrobić poprzez nasze urządzenia, które trzymamy w dłoniach. Możesz się do nich zbliżyć, korzystać z ich energii, oddziaływać na nie. Możesz również dać nam jakiś znak, czymś poruszyć, wydać jakiś głośny hałas, dźwięk. Możemy porozmawiać. Był. Był skok. I to na ruch. Ruch. Widziałem. Właśnie w ten sposób. Jeżeli możesz to zrobić jeszcze raz, wystawiam rękę. Pojedynczy, ale wyraźny. Nie jakoś bardzo, ale widziałem, że się tu błysło na czerwono. Wiesz, to już nie ruszasz się. No, teraz właśnie
przyszliśmy to miejsce odwiedzić. Ale tam miałeś bardziej. No, no. Przyszliśmy to miejsce odwiedzić, skontaktować się. Może ktoś potrzebuje rozmowy. Może dzieciom się coś stało, jakimś dzieciom. Jesteśmy tu, aby porozmawiać. Jeżeli dacie nam znać na to urządzenie, że chcecie rozmawiać, użyjemy urządzeń, przez które będziecie mogli odpowiadać na pytania. Tak lub nie. Dobra. Jest góra? Chodzimy na tą drugą stronę. Później tam na ten piętro, gdzie zaczynaliśmy, to jeszcze drugą stronę. Wiecie, może będzie się okaże. No, pierwsza swastyka znaleziona i drugi pentagram. Czekaj, aż łazienkę zobaczysz. Już mam jedną na sesję. Tu są fajne.
balkon. Tu będziemy na tym dolnym piętrze. I sobie przejdziemy na tą drugą stronę, gdzie nie byliśmy. Nie jest za duży. Chyba. No tu jeszcze tylko. A, to jest to okienko. Dobra. Ktoś może coś dla nas zrobić? Dzięki. Hałas. Teraz masz szansę. Stoimy bez ruchu. Gdzie czymś rzucisz, bądź wydasz jakiś dźwięk, tam pójdziemy. Co jakiś czas właśnie takie wyciszenie. Możesz śmiało do nas podejść. Jeżeli będzie krzywdy, do tego mamy urządzenie, one się zaświecą, jak do nas podejdziesz. Folia, możliwe, że komuś służyła jako koc. Tam co? No, folia ratunkowa. Aha.
widzę. Zabudowane. Mhm. Czyli to jest ta druga strona? Nie. Mamy jeszcze drugą stronę? Nie, tam mamy wszystko wypaczone, czyli już ta piwnica. No, najwidoczniej. Chyba, że jeszcze coś znajdziemy, wiesz. Ale. Wydawało, że było inne wejście do piwnicy. No, jest przejście. Tam pewnie będziemy z tej drugiej strony, tak jak wchodziliśmy, poszliśmy na górę piętra. O, jaki piękny. Wiemy, że ktoś tu jest. Ktoś tu na pewno jest. Daj nam jakiś znak. Zrób to teraz. Pająk w trakcie polowania. I kolejny. Stoimy w ciemności i nic nie widzimy. Spróbuj się z nami skontaktować. Wydaj dźwięk, hałas. Przybliż się do naszych urządzeń. Po co się kryć? Nie musisz się kryć. Zawładnij energią w tym pomieszczeniu. Skorzystaj z tych urządzeń. Stało się coś złego w tej piwnicy? Nic? No nie, tutaj będzie.
No tak w ogóle ten ciasny korytarz, którym wychodziłem z tego dużego pomieszczenia, prowadził do wyjścia. No właśnie. Na końcu tam była drabina. O. Dałoby się gdzieś wejść, nie? Dałoby się gdzieś wejść? No, na zewnątrz. Na zewnątrz, no właśnie. Wiesz, no w razie ucieczki może na przykład jakieś dodatkowe wyjście po drabinie. Musimy teraz wyjść tam, gdzie wchodziliśmy i wyjść w drugą stronę. Jeszcze to zostało do przepatrzenia. Musimy tam przejść znowu przez tą dziurę. Czekaj, gdzie to? Też się tu zgubiłem. To duży obiekt. Jest. No,
tam, gdzie zaczęliśmy ogólnie mówić. Aha. Tak. Nie, nie, bo tu chodziliśmy. Tam, w tamtym, tam, gdzie zaczęliśmy ogólnie gadać, gdzie zacząłem rozmowę, to tam właśnie było, że tu chodziłaś, ty, pamiętasz? Okej. Okay. Czyli to jest... Okej. Okay. Ty jakby taki był, żeś... Nie tak mało nie. Ale patrz, taki nie był się obiekt. Sobie spokojnie. A jednak ty się tutaj koło drugi. No. I drugi nie. Nie, nie wiem. Czy jest tu ktoś oprócz nietoperzy? Dobrze, że jeszcze nie zaczął się okres hibernacji. Absolutnie nic. Dobra, to górę. Czy jest tak samo jak tam? Jeśli nie, to pójdziemy tam do piwnicy właśnie tej. O, no i to by było na tyle. Też nic. Czy dach? Czy ten strych? Można tylko popatrzeć przez to okienko. Coś tam by było dalej. Tą dziurkę. Jest pomieszczenie i jest jakby dalej, no. Jest jakby dalej. To nie było miejsce, w którym byśmy byli. Może to być miejsce, w którym byliśmy, chociaż nie wiem. Nie wiem, czy to by się udało zobaczyć. Spojrzę, czy coś tu widać. Okay. Nie wiem. Niemniej jednak. A spróbuję od zewnątrz zobaczyć, czy jest tam jakieś okno. Zalążek. Cześć. Byliśmy już tu. Byliśmy. Ja kojarzę napis z Instagrama. Aha. Dobra, to nie wracamy na dół. No. Jeszcze rozejrzał, który kajtuje z przejścia. Nie wiem, chyba. A, to jest pierwsze miejsce, w którym żeśmy szukali ducha. Ta. Thank you.
wejście, czyli tu wchodzimy, idziemy tam jednak. Tutaj nie wiem. Nie wiem. Dokładnie. I tam już idziemy na dół. I to ostatnie, co możemy zobaczyć, to piwnicy od tej strony. A tą drugą już widzieliśmy, tam jest ciekawie. No to już znam. Wiem, widzę. To już znam. I tu była właśnie. To mogliśmy tu na początku. Musimy do góry. No i wchód się zaczyna. Oczywiście. Tutaj już mamy koniec. O, kurde. Ciekawe przejście to jest. Siedzę na chula? Na chula. Teraz. No widzę koniec, ale nie wiem, czy tam jakiś zakręt nie idzie. No właśnie. Jak w takim ruchu coś nie siedzi. Ta część jest gorsza. Jest tu. Nie bardzo tu jeszcze masa skoczy. Ale... Jest tu wyłom, bądź też wyłom. I tak samo. Aha. To jest to, nie? Co z drugiej strony to było właśnie na to, nie? To udało mi się iść. Nie, jest odczyt, ale to pewnie od upadku. No. Kolejna mini solowa wyprawa zwana. Ja. Jest tu winkiel. I nic. Ślepy zaułek. O. Światło mi odpadło. Dobra, się zaraz zrobi. To i tak mamy pauzę chwilową. Przechodzimy do części paranormalnej. Jak widzieliście, budynek mamy już przepatrzony praktycznie całkowicie, więc przystępujemy do sesji. Szukamy dwóch pomieszczeń, w których zrobimy badanie paranormalne. Zaraz zaczynamy. Chodźcie z nami. Mam już dwa takie pomieszczenia wytypowane. No chodzi tam. Chcę zobaczyć, ile mniej więcej jest urwać. Ja stawiam pół godziny. Szybka nawigacja. Nie. Ale ten, to tak jakoś... Takie jakieś dziwne odczucia mam tutaj na tym rzeczy. Stajemy w miejscu, gdzie zaczęliśmy lekką prowokację. I tu zrobimy pełną sesję. I tutaj właśnie przez okno wlazłem. Spróbujmy inaczej. Rozstawimy urządzenia, na które będziesz mógł wpłynąć. Fajnie się nam udało, że
Nie ma nikogo w pobliżu, nie słyszymy innych dźwięków. Nie ma deszczu, chociaż się zanosiło. Także warunki sprzyjają. No i idealnie. Lubię obmyślać tą strategię, gdzie chcę rozłożyć. Tak się wiesz, stanąć w takim centrum. Sobie wyobrazić, gdzie co dać. No i wiecie, gdzie ostatnio, nie? Tak. Tak. Tam właśnie, w tej piwnicy. Możesz dotknąć tego urządzenia w ten sposób. Miejsce dzisiaj ustawiasz świecę koło okien. Chociaż nie jest tutaj jakiś bardzo duży powiew wiatru. Cztery tu, jedna tam. Wszystkie są włączone, wszystkie świeciły. Jeżeli któraś się zaświeci teraz, znaczy, że coś tutaj mamy. Na parapetach są spirit orbsy, czyli takie kuleczki, które możesz dotknąć. One się zaświecą. Dasz nam znak, że tu jesteś. Jeżeli w końcu zdecydujesz się dać nam ten znak, spróbujmy porozmawiać. W tym pomieszczeniu zostawiam ci urządzenie, które możesz tak samo dotknąć tej anteny. Zostawiam cię tutaj samego, samą z tym urządzeniem. Czerp energię z niego do woli. Przechodzimy do urządzenia, które możesz z nami porozmawiać, odpowiadając na tak i na nie. Zadamy pytania i możesz odpowiadać. Stawiam tutaj i zademonstruję ci, jak to zrobić. Gdy miga na niebiesko, możesz się zbliżyć tutaj. Strona zielona, odpowiedź tak. Strona czerwona, odpowiedź nie. Najłatwiej będzie ci czerpać energię z tego urządzenia. Porozmawiaj z nami, nie obawiaj się. Nie zrobimy ci krzywdy. Sesja z fluxem, z urządzeniami. Okej. Okej. Wiedziałem, że będzie najłatwiej. Właśnie tu. Błyskawiczna odpowiedź. Gasimy światło. I dźwięk tam był. Dobrze, a więc jest tutaj z nami ktoś. Dobrze. Jeżeli zapalisz na zielono, będziemy mogli stwierdzić, że jesteś mężczyzną. Jeżeli zapalisz na czerwono, jesteś kobietą. Dobrze? Kim byłeś za życia? Byłeś, byłaś, jesteś. Mężczyzna czy kobieta? Bez dźwięku. Bez dźwięku. No. Okej. Okay. Nie zauważę. Ale było raz tak bez dźwięku. Jesteś mężczyzną, dobrze. Dobrze. Kobietę mamy tutaj też. Tak mamy to rozumieć, tak? Dobrze. Czy jest tu mężczyzna i kobieta? Tak lub nie? Zielone, czerwone?
Mężczyzna i kobieta, tak? Dziękujemy za odpowiedź. Czy jest was tutaj więcej niż dwoje? Jesteście tylko we dwóch, mam rozumieć. Dziwny dźwięk był, taki podwójny. Mhm. To się jeszcze nie zdarzyło. Czyli we dwóch. Dobrze, tego już nie będziemy potwierdzać. Zakładajmy, że jest was dwóch. Kobieta i mężczyzna. Czy stało się coś złego w tym budynku? Jest ustawione na najbliższą czułość, odległość. Jak widzicie na wewnętrzu, nie ma tutaj nic, co by wpływało. Jak i na jednej, tak i na drugiej stronie. Sensory, jak widzicie, pracują tutaj. Fajnie flux wygląda w wewnętrzu. Rozejrzyjmy się wyżej po pomieszczeniu. Dobrze. Tak myślałem. Co, bo mam jedno pytanie. Zadaj. No to za chwilkę. No. Jak to się ustabilizuje. Dokładnie. Dobrze, czy widziałam tutaj białą poświatę, zanim weszliśmy do budynku w oknie? Dziękuję za potwierdzenie. To co ci mówiłam. A czy byłeś lub byłaś z nami na górze? Na strychu? Dam jak na nią miał skok. To tu. To tu? To tu. Okej. Okay. Druga strona też. Czyli ktoś nie był, a ktoś był. Tak. Ciary. Okej. Okay. To jeszcze mam ostatnie pytanie. Pytaj. Czy czułam obecność, ucisk po lewej stronie głowy? Mogłeś to być ty? Lornetka, drugie nagranie. Czy nie słyszałem? Czy czułam ucisk po lewej stronie głowy? I czy to byłeś ty właśnie? Jeden, czy dłużej cię bolała głowa? Nie, było kilka, ale na tym głównym korytarzu. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za odpowiedź. Błędny kontakt. Ale to jest taka delikatna energia, bynajmniej tutaj tak to czułam. No. Dobra. Miałem.
pytania. Czy stało się w tym budynku coś złego za czasów funkcjonowania? W czasach PRL-u? Patrzę na ten miernik róg w lornetce i patrzę na żywo, tak jakby to, tam nie widzę światła na żywo, a jak patrzę tu, to mam wrażenie, jakby były tam skoki. Ja mam wrażenie, że coś przed chwilą się czy wy to widzicie? Na filmie teraz. Tak jakby lekko pulsuje. Dziękujemy za odpowiedź. Pamiętaj też, że traktujemy pełną odpowiedź, jeżeli sygnał będzie ciągły na tym urządzeniu. Czy krążysz po tym miejscu, koło nas? Czy krążysz tutaj, między nami? No tak było, czy tu krążą? Okay. Jo. Okej, dziękujemy ci za odpowiedź. Możesz jeszcze się przybliżyć? Jeszcze raz dasz nam taką odpowiedź? Dotknij tego tak dłużej. Dzieje się to samo, co w Strachowicach. Prawie. Prawie to samo. Tak, właśnie tak. O taką odpowiedź chodzi. To jest pełna odpowiedź, którą rozumiemy jako tak. Chciałbym poprosić was, czy możecie skorzystać z energii innych urządzeń i dotknąć innych urządzeń? Na parapecie jest kulka, która jest na białej zakrętce. Jeżeli możesz strącić tą kulkę... Bliżej. Jeszcze. Dotknij dłużej tego. Proszę. Nie możesz dotknąć innych urządzeń? Teraz tak to mogę też zrozumieć? Skupia się tylko na flosie. Ale czuć to. Czuć to. Dobrze, jeżeli będziecie chcieli to zrobić,
Te urządzenia są aktywne i można czerpać z nich energię. Dobrze. Czy ucierpiały tutaj jakieś dzieci? Dobra, Sensi, lornetka może być. Możemy już przepać jeszcze pomieszczenia. Drodzy Państwo, Sensi, operatorką lornetki w tym momencie. Słyszałeś to? No? Dzięki, z tamtej strony. Z lewej. No, słyszałeś. To cały czas za mną jest, ale tutaj masz okno i drzewa, wiesz? Mhm. Ale też miałam wrażenie, jakby ktoś krążył. Po prostu. Mhm. Kontakt na razie ustał. Ale czuję, że jeszcze się przywróci ten kontakt. Czy mamy zejść do piwnicy? Możesz dać większy ten sygnał? Możesz podejść bliżej? Halo, czy jesteście jeszcze tutaj? Dajcie nam jeszcze jakiś inny sygnał. Możecie czymś poruszyć, rzucić. Czuję delikatny ucisk po lewej stronie. Tak jak mówił, krążą. Żywego czy martwego? Nie wiem, jakieś głosy słyszałam skądś. Też. Kobiety lepiej. Mam pytanie, czy na zewnątrz? Ale tam było się coś ciskało o te płytki.
dźwięki. Zrobiłem się jeszcze u cich kontakt teraz. U taki. Zrobisz coś jeszcze? Dobra, jeszcze 5 minut. Z jakimś małym przestawieniem sprzętu. Zlokalizuj urządzenie, przez które rozmawialiśmy. Jeszcze raz. Potwierdź nam, że jesteś. Że tu jesteście dalej. To pytanie mnie bardzo nurtuje. Chciałbym się dowiedzieć, czy stało się tu coś dzieciom. Jakaś krzywda. Poszukaj tego urządzenia, przez które rozmawialiśmy. Nie jest daleko. W ten sposób chcemy potwierdzić rozmowę z tobą. Już dobrze wiesz, jak się na to wpływa. Czy stało się coś tutaj dzieciom? To nie jest tajemnica. Możecie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego na to pytanie kluczowe nie chcecie odpowiedzieć? Stańcie koło mnie. Teraz.
Drugie tak samo. Możesz dotknąć. Jeszcze chwila. Nie opuszczamy to pomieszczenie. Wyłączyła się? Nie. Chciałem powiedzieć właśnie, że czemu teraz nic na tą na przykład kulkę. Coś powędrowało. Się pytałeś o tą piwnicę. Stąd pak mi żlakierza. Moja? To jest najlepszy straszak na ludzi. No jak alarm. Przestraszyliśmy w tym. W kinie. Uważali, już byli na strychu. Już szli na strych tam, gdzie my byli. Staliśmy tak bez tego, bo widzieliśmy, jak ktoś łazi. Już wchodzili ten, już latarkę było taką małą widać. Taka już ten. A ja. Ja zaczęli spitalać. Ja zaczęli biec na dół. Kurwa, szybko. I słyszałem na włosy. Szybko, kurwa, ja pitałem. Tam na tej też. Co? Kurka. No. Posłyszałem. No teraz będę musiał przykręcać, ale nie jest już rady. Jak uciekali. A później jeszcze autem byli obok i grali muzę i tak samo Kowal poszedł. Ty, muza ściszona i nagle dziża. Ty, nie musisz mieć broni. Alarmu ani nic. Wystarczy robot. Jak, a tam cię uciekali. Już wchodzili, ale nagle z tym zrobił. Zmieniamy lokalizację. Idziemy tam, gdzie też już byliśmy, czyli do piwnic. O, tu jest. O, właśnie tu w tej ścianie jest ta dziura, przez którą myśmy patrzeli. Aha. Tu miałem ten skok. Jeden, jedyny. Tu. I patrz. To jest niedaleko tego tutaj miejsca. Ty stałeś tu. Ty sensi byłaś tu albo już gdzieś dalej. Ja stałem tu. I tu masz. Tak, nie. Tutaj gdzieś stałeś. Ja stałam przy drzwiach. No. Zobaczymy na nagraniu. No właśnie. Teraz albo będzie drugą. Tam górne piętro to już mamy ten styk.
Nic to znaczy nie. Dobra, to sobie oświetlimy. Do momentu rozłożenia sprzętu w piwnicy. No, to jeszcze dwa razy. W zasadzie to można raz, bo jest jeszcze wyjście na zewnątrz. A, tak, możemy wyjść na wyjście. Samo. Jestem ciekaw, kto te wyjścia w łazienkach montował. Jaki to ma cel? No i które jak już wiedzieliśmy do tego obiektu, to nas tam wlegnie, też się zastanawialiśmy. Tam jakby wiesz, w każdym pomieszczeniu były takie duże drzwi czy okna. No chyba się tam w to duże okna. Pewno by nie. Tędy możemy iść. To jest ta folia. Czy moglibyśmy wejść do takiego małego pomieszczenia? Gdzieś chodzi tutaj w środku. Może jest rozstawiony, bo nie będzie nic takiego. Gdzie można. Wiesz, coś tam. A coś się wymyśli. Ja zawsze małego rynku dodaję dalej. Też ogólnie wystawiam go zawsze tak na wiatr, gdzieś dalej w pomieszczeniu, a nawet jakby gdzieś ktoś podszedł po cichu i go rąbnął, no to masz tylko 5 dych, nie? Stąd. To jego zawsze dalej, to jest daleko. Okay. Tam jest kulka, mamy tam ta dwa, obok jest kulka, tu jest kuleczka na tym kamieniu, tu będzie flux, tu jest kulka. Tu jest rępot duży i rępot mały jest tam w pomieszczeniu na cegle. O, myślę, że widać. I tu jest jeszcze kulka. Dobra. A my wymieniamy baterie i zaczynamy sesję.
rozstawiamy głównego zawodnika. Teraz wykonujemy dalszą odległość na żółto. Wcześniej była krótka odległość. Zobaczymy teraz, co się będzie działo. Sesja z krótcem. O światło? Numer 2, właśnie podchodzę. Także kończymy tutaj. Zobaczmy. Jeżeli jest ktoś w tej piwnicy, jesteśmy tylko my i ty. Daj nam znak. Podejdź do któregoś z urządzeń, a przez to urządzenie możesz z nami porozmawiać. Pływając. Jeszcze momentę może. Ty, widzę tu jakiś dym. Dym to może być z twojego oddechu. Mhm. Ale nie wiem, się. To jest fajna kurwa. Dobrze. Oddalę się i potwierdź jeszcze raz w ten sam sposób. Jeszcze raz dotknij tego urządzenia. Możliwe, że kurze, ale tak. Dziękuję za odpowiedź. Z drugiej strony, jak wpłyniesz z drugiej strony, odpowiesz nam na nie, na pytanie. Czy jesteś skłonny do rozmowy z nami? Jeszcze raz zapomnę zielony. Pełna odpowiedzi. Czyli czy możemy zadać ci pytania, czy na nie odpowiesz? Szybka odpowiedź. Tak, ale znowu czułam ucisk w lewej stronie głowy. W sensie, no, pokażę później dokładnie w którym miejscu. Proszę, odpowiedz tylko na pytanie, czy dzieciom stała się tu jakaś krzywda. Odpowiedź na to pytanie wychodzimy. Zielone tak, czerwone nie. Zrób to teraz. Tylko ta jedna odpowiedź. Prosimy. Także jak obiecałem, wychodzimy. Jeszcze chyba straszysz nas jakimiś dźwiękami innymi. Chcesz nas wystraszyć już tak w te pędy, że już mamy stąd wychodzić. Zapal tutaj co chcesz, dotknij cię co chcesz.
Czy potrafisz to zrobić? Pociąg. Aha, ale wcześniej było coś innego. No, ale to też mogę tak. Nie wiem, ja czułam takie słowo, wychodź od mężczyzny. Wychodzimy. Tak jak obiecałem, było ostatnie pytanie. Dobra. Dotrzymujemy obietnic. Kończymy. Jeżeli się z nami żegnasz, zapal na zielono. Błyskawiczne odpowiedzi, pełne odpowiedzi. Od razu na pytanie. Żegnamy się, tak? Tak jak obiecaliśmy, wychodzimy. Potwierdź pożegnanie i nie podążaj za nami. Zostań w tym miejscu, w tym budynku. Obiecałem, wychodzimy. Tylko pożegnaj się z nami i potwierdź, że zostaniesz w tym miejscu. Zrób to teraz. Teraz wyraźnie, ale był taki fiusa. Kurde, nie mam takich wprawnych ruchów jak ty. Sensi twierdzi, że to nie będą. Nie było to samo, to. Nie to samo, co widzę. Mam za mocny ucisk tutaj. Tu jest coś gorszego. I jak powiedziałem, żeby się pożegnać, no, to ja miałam przebłysk mężczyzny, wychodź. Wychodź, po prostu. Co już zostało? Cztery kulki. Ja mam jedną. Dobra. Ja ci dałam dwie. Dobra. I mam wszystkie kulki. Antena. A, już rozkręciłeś, dobra. Antenę rozkręciłem, trzymam w dłoni. Dobra. Jeszcze brakuje teraz jakichś dźwięków. Już się wynosimy. Nie rób nam krzywdy, zostań w tym miejscu. Nie wpływaj na sens. Też nie wiem, gdzie co dać teraz. Dziwna sytuacja jeszcze tak nie było. Ja się w sumie dobrze czuję, ale widzę, że ciebie upatrzył, bo aż tak cementowni nie było. Tutaj, tu. Masz ucisk, przechodzi ci na rękę i w momencie cię puszcza, w randomowych momentach. O kurde. Ewakuujemy się. Nie, będziemy dalej. Zobaczmy, czy coś się będzie jeszcze działo. Ale wszystko, wszystko będziemy zabrać. Na pewno nie. Kulki, rempody. Ja ci dałam trzy kulki. Tak, mam kulki wszystkie pięć. I... Dobra. Dwa te flaszące. Dobra, idziemy. Myślałem, że prowadzimy dłużej. Pierwszy raz taka sesja. Dochodzimy. Ani wiatru, ani nie tatarza, który nas tutaj ugościł. Otóż to, przecież tam już w
I nic nie przyleci. Że jest chłodno. Zresztą tak jak mówili, dzisiaj spotkali. Przechodnie. Widzieliśmy przechodnik, spotkaliśmy tutaj. Nie, nawet się plątam. Z tej strony pewnie tędy. A jeszcze są. Podążajcie za nami, stańcie tutaj w tym miejscu. Uwaga. No, to właśnie z tej piwnicy było to wyjście, co żebym przeszedł. Aha, no to wszystko jasne. Czyli mamy wszystkie zagadki tego miejsca. To jest ta drabinka. Tak. Weszliśmy z tyłu do budynku. Weszliśmy z tyłu budynku. Kurde, dziwnie. Nie? Tam? Może? Czyli tędy tutaj? A zapięta jest ta torba, w sensie, nie? A, jest tu pod i nie wiem jak daleko on idzie. Wyszliśmy innym wyjściem i trochę się pogubiliśmy. Czekaj. Dobra. Klucz się włączył. No, klucz się włączył. Widzę, bo on jest taki bieżący. Dobra, musimy wrócić do tego punktu wyjścia. Dobra. Nie traktujcie tego jako powrót. Wychodzimy tylko innym wejściem. Długo. Nie wiem. Musimy po tych schodach na górę i przejść. No tak, po schodach na górę i przez tą dziurę. Lampka się wyłączyła z góry? Do nagrywania żeśmy wyłączali. Aha, i nie załączaliśmy to, jej. No to okej. Słuchajcie kochani, w tym miejscu kończy się nasza przygoda. No, pierwszy raz doświadczyliśmy takiego chyba grubszego ataku. Owszem, potwierdzam. No i ewidentnie był znak do wyjścia. Ale cieszę się z tego, że uzyskaliśmy odpowiedź na temat tego, że dzieci tu jakieś zostały skrzywdzone. Czyli możemy potraktować, że doszło tutaj do czegoś więcej.
Co dokładnie, no tego nie ustaliliśmy, bo jak widzieliście, dostaliśmy wyraźny znak, by się ewakuować, więc tak zrobiliśmy. Dzięki za oglądanie odcinka. Oddalamy się teraz z tego miejsca. Więcej tu już nie wrócimy. Trzymajcie się. No, do następnego.